Rewaloryzacja parku okalającego najcenniejszy zabytek powiatu kutnowskiego możliwa będzie dzięki dotacji z programu Perły Województwa Łódzkiego. Firmę, która przeprowadzi pracę, poznamy najprawdopodobniej w drugiej połowie maja. Oporowski zamek nie od dziś jest magnesem przyciągającym turystów, a miniony majowy weekend był dla niego rekordowy. Jeśli chodzi o przetarg, to cały koszt tego zadania kształtuje się w granicach około 500 tysięcy złotych, z czego wkład własny powiatu kutnowskiego wynosi około 170 tysięcy, a resztę, czyli około 330 tysięcy, to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Park przy zamku ma około 10 hektarów. Te prace, które będą rozpoczęte w tym roku i będą trwały cały przyszły rok, mają objąć część zieleni. Będzie obejmowała inwestycja leczenie drzew, wycinkę suchych drzew, zakładanie wiązań elastycznych na drzewach, dosadzenie drzew w alejach. Zadanie, które czeka wykonawcę prac, będzie bardzo trudne. Wiele drzew w parku wymaga specjalistycznego zabezpieczenia, a ze względu na jego zabytkowy charakter ograniczone będzie użytkowanie podczas prac ciężkiego sprzętu. Ułatwiać go też nie będzie wysoki poziom wód gruntowych w parku. No sądzę, że wymagania wobec firmy i doświadczenie, jakie jest określone w materiałach przetargowych, pozwolą nam to, że będziemy mieli zaufanie do firmy, która będzie wykonywała te prace. Oczywiście drzewa w parku, wiele jest cennych gatunków, rzadko spotykanych gdzie indziej. No, nie obawiałabym się tego. Projekt jest zrobiony bardzo dobrze, będzie realizowany, będzie nadzorowany, więc żeby tylko aura nam dopisała. Co zatem się zmieni? W parku po rewaloryzacji będzie o wiele więcej kwiatów. Przewidziano 3 kwietne łąki, które znajdą się w różnych jego częściach, a południowa skarpa wyspy, na której stoi zamek, ma być obsadzona różami. W ten sposób Oporowski zamek stanie się jeszcze bardziej urokliwym zakątkiem. Jednym z elementów właśnie tej rewaloryzacji jest taki miniaturowy ogród różany. No i być może to się też wpisuje właśnie w koncepcję miasta róż, Kutno Miasto Róż. Także być może będzie powiat też różany w jakiś sposób. Na koniec mamy bardzo dobrą informację dla turystów. W przeciwieństwie do ubiegłorocznej wymiany instalacji elektrycznej w zamku, Oporowskie Muzeum będzie czynne przez cały okres prac rewaloryzacyjnych.